KSW Tygrys Elbląg w narożniku czerwonym i Piotr Waśniewski, RMG Box Ożarów. Zaprezentuję sponsorów, bo bez nich naprawdę by ta impreza nie mogła się odbyć. Jeszcze raz z całego serca dziękuję Stołowsku Powiatowemu w Starobrzegu, Szpitalowi Miejskiemu w Nowej Dębie, Zespołowi Szkół nr 2 Nowa Dęba, Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, firmy Biliński, restauracji Dębianka, firmie PEK, Resako, Samorządowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, MPGK IM Nowa Dęba, firmy Tytan, Unides, HLG, Resgraf, Spółdzielnia Inwalidów Zjednoczenie, firma Bimat, Panbajk, Kaczma Jorgula, panowie Bogusław Frycz, Piotr Gaj, Władysław Zieliński, Andrzej Kołodziej, Nemisto, Centrum Fizjoterapii ProLife oraz usługi transportowe Elżbieta i Antoni Jabachowie oraz firma... Wszystko za moment się rozpocznie. Pierwsze wyjście. Kategoria wagowa 49 kg. W narożniku czerwonym reprezentant klubu KSW Tygrys Elbląg Daniel Tarka. Jego rywalem w narożniku niebieskim Piotr Waśniewski, RMG Box Ożarów. Piotr Waśniewski już w narożniku, również Daniel Tarka. Jest to najlżejsza kategoria wagowa. Pojedynek w ringu poprowadzi sędzia Tomasz Majter, na punkty sędziowie Eliwicz Komarowski, Krzysztof Wójcik. Nieobecny na pierwszym Grand Prix jest Jagodziński z Astorii Bydgoszcz, ale to oczywiście wszyscy kibice doskonale wiedzą. W piątek 21 we Włoszech pojedynek z ekipą Meksyku. Jagodziński tu po prostu z racji przygotowań właśnie do tego meczu nie mógł wystartować. Jeszcze raz przypomnę, Daniel Tarka w czerwonych rękawicach, w czarnym stroju i Piotr Waśniewski cały na niebiesko. Piotr Waśniewski bardzo żywiołowym atakiem rozpoczął swój pojedynek. Teraz piękna akcja Tarki. Kilka również soczystych ciosów zadał swojemu rywalowi, sędziom ringowym tego pojedynku. Jest pan Tomasz Majcher z Lublina. W tej kategorii wagowej do turnieju zgłosiło się trzech zawodników. Daniel Tarka od razu wystąpił w finale, natomiast Piotrek Waśniewski w pierwszym pojedynku pokonał Piotra Kęcika z klubu Zawisza Bydgoszcz. Pierwszy knockdown tu po bardzo dobrym otwarciu rundy przez Waśniewskiego. W tej chwili zdecydowaną przewagę uzyskuje Daniel Tarka. Bardzo ładna kontra Daniela. No tutaj patrząc oczywiście na pojedynek, nie wróżę łatwego życia Piotrkowi Waśniewskiemu. Daniel Tarka
bardzo sprytnie przepuszcza raczej nieskoordynowane ataki Piotra Waśniewskiego, kontrując go bardzo celnie. W tej chwili Waśniewski to jakby włączył drugi bieg, ale teraz bardzo mocny prawy sierpowy Daniela Tarki i już kolejny knockdown, poprawka. Sędzia ringowy, pan Tomasz Majcher. Przerwał pojedynek. No był to naprawdę mocny, szczególnie ten pierwszy cios Daniela Tarki, prawy sierpowy, który wstrząsnął mocno Piotrem Waśniewskim. Kolejne ciosy to już tylko kwestia czasu, gdzie po prostu sędzia ringowy, pan Tomasz Majcher, podjął bardzo słuszną decyzję, chroniąc przede wszystkim zdrowie Piotrka Waśniewskiego, bo kolejne ciosy Daniela Tarki mogłyby spowodować ciężki nokaut. Przez TKO w pierwszej rundzie zwyciężył Daniel Tarka, dymisjentą. Daniel Tarka, pierwszym zwycięzcą pierwszego turnieju Grand Prix Polski w boksie Nowa Dęba 2014. W ringu poprowadzi go sędzia Michał Pajda. Na punkty Sławomir Jędzarek, Krzysztof, przepraszam.